Cześć, witajcie. Z tej strony, gdzie dwóch lub trzech. Z mocnym naciskiem na tego trzeciego, czyli naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Amen. Wierzymy, że Duch Święty jest między nami, między wami. Rafał. I Łukasz, witajcie. Tradycyjnie zaczniemy od z grubej rury, czyli od świadectw. Od świadectw, bo świadectwo jest dla nas takim nośnikiem wiary, buduje w was wiarę i jest bardzo, bardzo ważne. I za każdym razem będziemy wam dziękować za odwagę, że te świadectwa do nas nadsyłacie, pokazując, że Bóg jest żywy. Dokładnie. Jeszcze tylko powiem w ramach, tak powiem, formalności. Świadectwa przesyłamy na świadectwa@dotykboga.pl, a intencje na intencje@dotykboga.pl. Ja przepraszam, tak często o tym mówię, ale wierzę, mam przekonanie, że trzeba po prostu to usystematyzować, żeby to było powiedziane parę odcinków pod rząd, wejdzie nam to w cudzysłowie w zwyczaj, pójdzie to dalej do nowych ludzi, którzy będą oglądali ten program i będzie porządek. Po prostu. Na końcu filmiku zawsze jest odnośnik. Taki odnośnik, że można kliknąć. Mhm. No i że intencje możecie też składać pod komentarzami. Dokładnie. Dobrze, to przechodzimy do świadectw. Świadectwo przysłała do nas pani Marta. Oglądam wasz program od samego początku. Dzięki niemu, a także dzięki książce Michała Zielińskiego zrozumiałam, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Zdałam sobie sprawę, że kiedy rozkazujemy chorobom w imieniu Jezusa, rozkazujemy im, aby odeszły. To tak, jakby Jezus im rozkazywał. Mamy w sobie potężną broń. W środę, kiedy wróciłem ze spotkania mojej wspólnoty, nagle poczułem się bardzo źle. Odczuwałem bóle gardła, głowy i stawów. Pomyślałem sobie, że pewnie jakieś przeziębienie mnie dopadło. Przypomniałem sobie wtedy, że kiedy rano rozważałem Słowo Boże, usłyszałem w moim sercu: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Powiedziałam: bólu gardła, odejdź w imieniu Jezusa Chrystusa. Potem pomyślałem sobie, że nie mogę zachorować, bo Jezus już za to zapłacił. I wstałam rano bez żadnych dolegliwości. Chwała Panu. I jeszcze jedno. Mój synek ma 3,5 roku. Niedawno zdiagnozowano u niego zaburzenia autystyczne. Kiedy byłam w ciąży, śniło mi się dziecko z odchyloną główką. Uwierzyłam, że jest to sen od Boga i pewnie oznacza, że będę miała chore dziecko. No i stało się to, co uwierzyłam. Znowu Hiob, dokładnie. Kilka miesięcy temu przyśnił mi się pan Łukasz i pan Rafał. I pan Rafał powiedział do mnie: nie wierz w swoje sny, bo one nie pochodzą od Boga. Zrozumiałam, że jest to jasny znak od Boga. Codziennie nakładam na syna ręce i modlę się, mówiąc: w imieniu Jezusa Chrystusa rozkazuję ci funkcjonować prawidłowo. Ogłaszam, że mój syn jest mądry i że jego połączenia nerwowe w mózgu są prawidłowe, że każdy ubytek wypełniony jest Bożą obecnością. No nie, jak ja to czytam, to już mi głos drży. No po prostu piękna postawa. Ogłaszam, że zmysły działają prawidłowo, że nie ma żadnych zaburzeń. Jezus, dziękuję ci za to, czego dokonałeś, czego dokonujesz i czego będziesz dokonywał w moim synu. Duchu Święty, proszę cię o więcej. Dziękuję ci, że umarłeś za nas na krzyżu. Amen. Od kilku dni zauważam, że mój syn bardziej reaguje na swojego młodszego brata. Coraz częściej mu się przygląda, zaczyna sobie podśpiewywać, kiedy lecą piosenki. Jestem przekonana, że mój syn będzie w 100% zdrowy. Pan daje nam pragnienia, a ja pragnę, by mój syn był zdrowy. Jeżeli więc Pan dał mi takie pragnienie, to na pewno je spełni, bo Pan spełnia pragnienia naszego serca. Pan Bóg działa. Uwierzcie w to, że Jezus nie umarł tylko za nasze grzechy, a także za choroby. Nie błagajcie o uzdrowienie, a uzdrawiajcie. Bądźcie przedłużeniem rąk Jezusa. Będą się działy cuda, zobaczycie. Błogosławię was. Zostańcie z Panem Bogiem. Ja też wierzę, że to jest tak, Marta. Marta. Wierzę, Marta, że jak to Łukasz czytał, to w duchu usłyszałem, że twój syn jest wyrywany właśnie z fałszywych snów, z fałszywych wyobraźni. Tak jak miałeś ten obraz snu, że te sny nie są od Boga, to twój syn jest wyrywany po prostu z jakiejś iluzji, z fałszywej wyobraźni, z fałszywych snów i on wraca po prostu do tego, co jest prawdą, do tego świata, w którym chwalimy Boga.
Super. Dla mnie to świadectwo, wiesz, twoja modlitwa za to dziecko, mam nadzieję, że tego nie było słychać, ale strasznie głos mi drżał. Piękna postawa i te twoje stwierdzenia właśnie, że Bóg umarł nie tylko za nasze grzechy, ale za choroby. Nie błagajcie o uzdrowienie, tylko uzdrawiajcie. Tak. Bądźcie przedłużeniem rąk, no po prostu... I głoście, nie? Bo ty i głoście. Głosisz. Głosisz, dokładnie. Idźcie i głoście. Pięknie, pięknie. O, ale zaczęliśmy. Dobrze. Dobrze, kolejne świadectwo jest od Miss Adusia. Chciałem dać świadectwo, że Jezus uzdrowił moje roztępy skóry na udach. Pojawiły się one, gdy zaczęłam rosnąć. Roztępy podobne wyglądają jak blizna. Więc cieszę się bardzo, że Jezus dba nawet o takie małe rzeczy. Chwała Panu. Też mieliśmy kilka poznań a propos roztępów i blizny. I blizn, dokładnie. Także chwała Panu. Pan Krzysztof napisał do nas: chwała Panu, my też wróciliśmy z mężem z Londynu po 12 latach z dwójką dzieci do Polski. Wcześniej strach o przyszłość nie pozwalał nam wrócić. Od czasu, kiedy oddaliśmy swoje życie Jezusowi, wszystko się zmieniło. Zaufaliśmy Panu i wiemy, że On się o nas troszczy. Teraz jesteśmy wolni, bo Jezus Chrystus usuwa wszelki lęk. Piękne świadectwo oddania życia i rozpoczęcia wszystkiego na nowo z Jezusem. Pięknie. Ja też wierzę, że po tym świadectwie Tatka i Magdę zresztą piszecie do nas i tak, dostajemy tak. takie sygnały, że chcecie wracać i to jest piękne, że chcecie wracać nie za dobrobytem, a za dobrocią Boga. Że widzicie, że w tych miejscach, szczególnie w Polsce, Bóg błogosławi i jest to przebudzenie w tym kraju. Świadectwo Tomka. Jestem 2 miesiące wraz z żoną Anią po kursie Nowe Życie SNE Betlejem w Gdańsku. Żona od 8 lat zmaga się z guzami mózgu, tak zwanymi oponiakami i depresją. Chyba wiem nawet, kto to jest. Idąc wspólnie na ten kurs, chcieliśmy oddać Panu Bogu nasz lęk i chorobę mojej żony, guzy mózgu. Z kolei miesiąc przed kursem żonę zaczęło mocno boleć prawe kolano. Nic z tym nie robiła, sądząc, że samo przejdzie. Lecz bolało ją nadal mocno. Podczas kursu modliła się tylko o uzdrowienie z guzów w mózgu, nie wspominała nic o kolanie Panu Bogu. Jednak na koniec kursu, podczas modlitwy o zesłanie darów Ducha Świętego, nagle jeden ze wstawienników wypowiedział słowa: w tej chwili uzdrawiany jest ból kolana. Kobieta w średnim wieku. Jak się później okazało, to była moja żona. Nie modliła się o to do Pana Jezusa, a dostała łaskę uzdrowienia kolana w gratisie, aby uwierzyła w moc naszego Pana, że może być uzdrowiona także z guzów mózgu, które są dla nas ogromnym kamieniem, stresem i niepokojem, co będzie dalej. Odbierają nam radość życia. Pragniemy i prosimy o Waszą modlitwę, o nasze zaufanie Panu Jezusowi, że On uzdrowi moją żonę z guzów mózgu, tak jak pokazał, uzdrawiając jej kolano. Rezonans głowy moja żona Ania będzie miała pod koniec maja. Jeżeli guz zniknie, na pewno o tym się dowiecie w kolejnym moim świadectwie. Droga wspólnota SNE, pozdrawiam Was serdecznie w Panu Bogu naszym miłosiernym i kochającym. Tomek z Gdańska. Muszę sprostować to. To uzdrowienie dokonało się 2000 lat temu. My je teraz egzekwujemy. Także też, tak jak w tym pierwszym świadectwie, pamiętajcie, że to już się dokonało. W ranach Chrystusa jest Twoje zdrowie. Będziemy się oczywiście modlić o to, będziemy mówić do tych guzów, żeby znikały. Ale to uzdrowienie już się dokonało. Ja wierzę, że ono się dokonało i dlatego tak się modlimy. A nie, że się dokona. Kasia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Oglądam Was od dłuższego czasu. Ostatnio obejrzałem odcinek 26, podczas którego modliliście się o uzdrowienie osób chorych na nowotwór. Przyjąłem to uzdrowienie i wierzę, że one też dotyczy mnie. Choruję na nowotwór od grudnia 2013 roku. Choroba niestety regularnie nie daje o sobie zapomnieć. Po emitowaniu Waszego odcinka zostałam poddana
badaniu tomografem. Okazało się, że nacieki znikły. Wierzę, że Bóg we mnie działa. Mimo dalszych problemów z wątrobą wierzę, że Bóg dokończy swoje działanie i uzdrowi mnie całkowicie szczęście. Proszę Was o dalszą modlitwę. Dzięki Bogu za Jego dzieła. Chwała Panu. Jezus żyje. Znowu mi się głos załamał, bo Łukasz mi nie powiedział, że to jest świadectwo zniknięcia nacieków. I znowu jest mocne. I znowu jest nowotwór. W poprzednim odcinku mówiliśmy o nowotworze. Modliłem się i widziałem, że Bóg wymienia wątrobę na nową. I w poprzednim odcinku też było intencja o uzdrowienie z nowotworu wątroby z naciekami na kręgosłup. Tak. To już się dokonało i będziemy o tym przypominać Twojemu ciału i będziemy to ogłaszać. Przechodzimy do intencji. Agnieszka, oglądam Was codziennie i proszę Was o modlitwę o moje zdrowie, ponieważ mam straszne zawroty głowy. Te codziennie, niech to będzie też proroctwo, że po prostu tak dużo będzie tych programów. Maria, proszę o modlitwę o uzdrowienie mojego wnuczka Filipka z cukrzycy typu pierwszego oraz syna Tomka z psychotycznych lęków, które mimo przyjmowania różnego rodzaju leków psychiatrycznych od 6 lat paraliżują mu życie. Proszę też o modlitwę o uzdrowienie mojego męża z choroby nowotworowej oraz z wyrodnienia bioder. Serdeczny Bóg zapłać, dobrze, że jesteście. Maria. Martyna, proszę o modlitwę w intencji syna Michała, Bóg zapłać. Adam, proszę o modlitwę o uzdrowienie i uwolnienie od nerwicy lękowej i od wszelkiego zła. Od nerwicy religijnej, czyli złych myśli. Wszędzie dostrzegam grzech i zło. I dużo wątpliwości odnośnie wiary. Mam zły obraz Boga, siebie i świata. Proszę o modlitwę za mnie. Nika. Proszę o modlitwę o uzdrowienie mojego życia w obszarze zdrowia, finansów, relacji. Bóg wie. Grażyna. Proszę o modlitwę za moją rodzinę. Boże, pomóż. Bóg zapłać. Lidia. Oglądając, modlę się z Wami, a teraz potrzebuję wspólnej modlitwy o uleczenie i uzdrowienie za księdza Włodzimierza, u którego lekarze wykryli raka jelita grubego, i za Urszulę, nauczycielkę angielskiego. Ma wycięty fragment krtani, miała być rekonstruowana, ale okazało się, że są przerzuty na płuca. Bóg zapłać wszystkim, którzy pomogą modlitwom. Anita. Proszę o modlitwę o przełamanie strachu, braku odwagi w pójściu za Panem. Bóg zapłać. Zatrzymam się trochę nad tym. Zaufaj Bogu i strach zniknie. Ale będziemy się też o to modlić. Nie, że najpierw strach zniknie, a potem zaufasz Bogu. Zaufaj Bogu, a strach zniknie. Janina. Proszę o modlitwę o uzdrowienie syna chorego na schizofrenię paranoidalną i z wszelkich zniewoleń. Proszę o modlitwę o rozwiązanie moich problemów finansowych oraz o ducha wiary dla mojego męża i dwóch starszych synów. Pani Elżbieta, proszę o uzdrowienie Mikołaja z astmy i złego towarzystwa i uzdrowienie wewnętrzne, chęci do nauki i poprawę ocen oraz Roberta o poprawę ocen, jego nawrócenie, jak i również Wiktoria, Janusza, Krzysztofa i Patrycji. Bóg zapłać. Justyna, mam ogromną prośbę do Was o modlitwę wstawienniczą w intencji mojego synka Alberta. Ma 12 lat i cierpi na autyzm. Nie mówi i okropnie cierpi. A my z nim jako rodzice i dwójka pozostałych dzieci. Marek, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, chcę dać świadectwo. Słuchając Waszej modlitwy wstawienniczej 17 lutego, w niedzielę wielkanocną, dostałem uzdrowienie z wielkiego bólu kręgosłupa. Dziękuję Ci, Jezu, za Twoją mękę i krew. Matka, proszę o uzdrowienie syna z alkoholizmu. Adela, proszę o uzdrowienie moich dzieci Agatki, Martusi, Piotrusia z problemów skórnych, ciągłe jakieś wysypki oraz problemów żywieniowych. Nie chcą jeść owoców, warzyw, chleba i kasz. Jezu, ufam Tobie. Grażyna, proszę o modlitwę o uzdrowienie wewnętrzne i światło Ducha Świętego, rozwiązanie życiowych problemów dla mojego syna Jarka. Krzysztof, proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia lewego kolana po rekonstrukcji ACL. Halina, proszę o modlitwę za mojego syna, który próbował popełnić samobójstwo przez powieszenie, ale został odcięty przez partnerkę,
z którą ma dwie córeczki. Teraz mój syn jest w zakładzie karnym na z półrocznym wyrokiem. Ma w sobie dużo nienawiści, rezygnacji z życia. Czuję, że jest w nim zło. Magdalena. Chciałbym prosić o modlitwę za moją 2-letnią córkę Klaudię, która choruje na atopowe zapalenie skóry. Proszę również o modlitwę za mnie. Choruję na łuszczycę skóry, paznokci od kilku lat. My z Łukaszem dość regularnie posługujemy w aresztach. Mhm. Zakładam, tak. Tak. Tu też takie krótko słowo. Czuję, że jest w nim zło. Szczerze czuję, że w nim jest dobro. No. I nauczyliśmy się tego z Łukaszem. Dokładnie. Będąc w takich miejscach i tam głosząc Chrystusa. Naprawdę, ja czuję, że w tych ludziach jest dobro. I to dobro. I ta światłość jest większa. I ciemność nie może przykryć światłości. Po prostu ja czuję, że twój syn, który próbował popełnić samobójstwo, jest w nim tyle dobra, że będzie dobrze i też będziemy się o to modlić. Już teraz wierzę, że Bóg uzdrawia wszelkiego choroby właśnie skóry. Atopowe zapalenie skóry. Dokładnie też. Albo które wygląda jak atopowe zapalenie skóry, które wierzę, że też już w tym momencie Bóg uwalnia z jedzenia słodyczy takiego nałogowe jedzenie z słodyczy. Nie wiem, mam pewność, że po prostu jak odrzucisz nadmierne jedzenie czekolady, to wygląd twojej skóry się poprawi. Takie mam mocno przekonane do... Bo już wszelkich lekarstw próbowałaś, nic to nie dawało, a ta czekolada za tobą chodzi. Oczywiście nie ma nic złego niż w czekoladzie, ale to będziesz wiedziała, o co chodzi. Też wierzę, że jest parę osób, które przyjęły łuszczycę jako... Co w zasadzie, jest to nieuleczalna choroba genetyczna, trudno, muszę z tym żyć. Nie musisz z tym żyć. Będziemy się teraz za chwileczkę też modlić o to, ażeby zbudować w tobie wiarę do przyjęcia uzdrowienia tej skóry właśnie z tej przypadłości. To nie jest wyrok. Te problemy żywieniowe. Moi chłopcy też nie chcą mieć owoców, warzyw i kasz. Także nie przejmujemy się aż tak bardzo, ale będziemy się oczywiście modlić o to, żeby Bóg dawał apetyt. To też koresponduje z tym, co modliliśmy się w poprzednim odcinku z Księgą Daniela. Tam, gdzie młodzieńcy, ich skóra wyglądała o wiele lepiej, bo żywili się dobrym, czystym jedzeniem. A my się tu żywimy dobrym, czystym jedzeniem, czyli Słowem Bożym. Amen. I pamiętajcie o tym, żeby nie zrobić sobie też bożka z jedzenia, w sensie tego fizycznego, którym się posilamy, ale naszym Bogiem jest Słowo Boże. I tym się żywimy. Tak jest. To ciało jemy. Zaczniesz? Zacznę. Panie Jezu, witamy Cię po raz kolejny w naszym programie i pragniemy ogłaszać Twoją dobroć i miłość nad ludźmi, którzy z nami teraz są podczas tej audycji, Panie. Ja ogłaszam to, że my jako dziedzice, jako ci, dla których jest Twoja obietnica, Panie, możemy w pewności oczekiwać wypełnienia Twoich obietnic. Oczekiwać tego, że w Twoich ranach, w Twoich sińcach jest nasze uzdrowienie psychiczne, fizyczne i duchowe, Panie. Dlatego przychodzimy teraz przed Twoje oblicze, przed Twoje prawdziwe oblicze i przynosimy Tobie, Panie, te wszystkie prośby tych ludzi, które mamy zgromadzone w tych intencjach, Panie. Proszę, żebyś przyszedł do tych ludzi, dotykał wszelakie problemy ze schizofrenią, Panie, abyś Panie, wyciszał te emocje w głowie, Panie, żebyś, Panie, przychodził z uzdrowieniem właśnie łuszczycy, z uzdrowieniem, Panie, jakiegoś atopowego zapalenia skóry, Panie. Proszę, przychodź i doświadczaj, Panie, Twoje dzieci, Panie, Twoją miłością, Panie. Pokazuj Twoją łaskę, Twoją troskę o to, żebyśmy byli w pełni pięknym obrazem Twojego odbicia, Panie, bo zostaliśmy stworzeni na Twój obraz, Panie. I wierzę, że Ty przychodzisz również z wolnością od autyzmu, od złych myśli, Panie, że Ty zabierasz myśli samobójcze, że Ty, Panie, nie skreślasz nikogo, nawet tych, których myśmy skreślili, Panie. Doświadczamy często właśnie, że wielu ludzi, którzy są skreśleni, Panie, Ty ich nie skreślasz, Panie.
Ty masz dla każdego kolejną szansę, Panie. I proszę Cię, abyś przyszedł do tych ludzi, którzy potrzebują tej Twojej kolejnej szansy z takim przeświadczeniem, że oto jestem, oto czekam na Ciebie, przyjdź, a ja Cię podniosę z tego błota, bagna, syfu, w którym przez swoje życie sam się wplątałeś. Modlę się, Panie, o to, żebyś dotykał sfery finansowej, abyś dotykał, Panie, sfery rodzinnej, poprzez tych wszystkich intencji, które do nas przyszły, Panie, tych wszystkich ludzi, którzy o to proszą, Panie, żebyś jednał małżeństwa, żebyś wyciągał ludzi z długu, żebyś pokazywał, jak w krótkim czasie, Panie, spokojnymi krokami wyjść z problemów z długami, Panie, żebyś pokazywał i kierował tymi ludźmi, abyś, Panie, po prostu zatroszczył się o tą sferę, Panie. Modlę się również, tutaj mieliśmy intencję o księdza Włodzimierza, Panie. Modlę się o księdza Włodzimierza, Panie, Ty wybrałeś go na to, aby był Twoim kapłanem. Dlatego proszę, dotknij go również teraz w sposób, Panie, taki, jaki on potrzebuje, żeby został uzdrowiony, Panie, z raka jelita grubego, Panie. Ogłaszam, że jego przewód pokarmowy działa w 100%, począwszy na języku, kończący na odbycie, Panie, na jelicie grubym. Ogłaszam to, że wszelakie zmiany zostają teraz zahamowane, a wręcz cofnięte mocą Twojego imienia, Panie. Panie, zostają one cofnięte do stanu właśnie prawidłowego funkcjonowania. Ogłaszam, że te jelito grube, Panie, działa, funkcjonuje w sposób prawidłowy, że włoski, które znajdują się w środku, działają tak, jak Ty, Panie, do tego je przeznaczyłeś, Panie. Ogłaszam i zwracam się teraz do tego raka jelita grubego. Ogłaszam Twoją śmiertelność, ogłaszam to, że mocą imienia Jezusa Chrystusa mamy prawo mówić do Ciebie, abyś odszedł z tego ciała. Ogłaszam to, że Ty zostajesz teraz wydalony przez odbyt właśnie i Jego ciało, księdza Włodzimierza, zostaje uzdrowione, aby posługiwał, Panie, Twojemu Kościołowi przez wiele, wiele lat. Modlę się o Niego mocą Twojego imienia. Bóg Ci mówi, że tak jak Dawid i tak jak w poprzednim odcinku kobieta ogłosiła, że się chwyci płaszcza, i tak jak Dawid ogłosił, że pokona Goliata, masz stanąć teraz na tej modlitwie i powiedzieć: pokonałam Goliata, bo Pan jest ze mną. Masz swoją procę, masz 3 kamienie i wiesz, że to, co najlepiej potrafisz robić, to po prostu to ogłosić. Uzdrowienie dokonało się 2000 lat temu. Masz to ogłosić. Nawet jak ty to ogłosisz, to ty będziesz wyśmiewana. Ale masz to ogłosić, tak jak ogłosił to Dawid, który stał się pośmiewiskiem, jak ogłosił, że pokona Goliata. Mimo, że wszyscy byli przerażeni. Mimo, że król Saul był o głowę wyższy od wszystkich, ale nikt nie podjął tej rękawicy. Ale Ty teraz podejmujesz tą rękawicę, a my razem z Tobą w imieniu Jezusa Chrystusa mówię do Ciebie, nowotworze. Zostałeś pokonany. Zostałeś pokonany. I Ty, Panie, ja Tobie dziękuję za to, że Ty masz wgląd w nasze serca, a nasze serca ufają Tobie, wierzą Tobie. Ja wierzę w Twoje słowo. Twoje słowo oczyszcza wszelki syf z naszych myśli, wszelki zły obraz Boga, wszelki zły obraz tego, kim jesteś, Panie. A jesteś dobrym Ojcem, który posłał swojego Syna po to, aby zniszczyć moc i władzę grzechu nad nami, zniszczyć moc i władzę choroby nad nami. A Ty to, Panie, zrobiłeś. I nawet gdybym był sam na świecie, gdybyś była sama na świecie, to Bóg i tak by to zrobił dla Ciebie. Jesteś wolny od grzechu. Już grzech nie ma nad Tobą panowania, nie ma żadnej władzy ani mocy, a ten wewnętrzny człowiek, ten duch, który w Tobie jest, narodził się na nowo w duchu. On zmienia Twoje uczucia, on zmienia Twoje myślenie, on zmienia Twoje decyzje. Ten nowy człowiek w środku, w Tobie. Duch Święty mieszka w Tobie, razem z Tobą. To jest niesamowite, że Duch Święty jest na mieszkanie, wybrał sobie Ciebie. I teraz, kiedy On jest w Twoim mieszkaniu, ogłaszaj, że Goliat został pokonany, Twoim Goliatem. Doskonale wiesz, co jest. Mówimy do tego nowotworu. Jesteś śmiertelny, dostałeś teraz tym kamieniem nowotworze i padłeś. A teraz odcinamy Ci głowę i pokazujemy wszystkim innym, którzy chcą wrócić do tego ciała. Tym wszystkim nawrotom, tym wszystkim naciekom. Tak jak Filistyni, uciekasz w nowotworze w imieniu Jezusa Chrystusa. Dlatego, że Pan jest z nami. Bo Pan jest w nas. Wierzę też, że jest osoba, która ma problem z tętnicami, z krwią, z żylakami. Nie wiem, tam są, zobaczyłem takie zatory i bolące żyły.
ale też wierzę, że jest wiele osób, gdzie tak jak krew jest życiem, że twoje życie zostaje uzdrowione, że twoje tętnice i twoje żyły zaczynają być drożne, że finanse, których ci brakuje, zaczynają napływać, zaczynają płyć, bo w tobie jest życie Boże. Ty wielokrotnie słyszałeś, że życie Boże jest w tobie, ale ona jest, ale dzisiaj to do ciebie dotarło. I możesz płakać, bo to życie się wylewa teraz z ciebie. I przez te żyły, i przez te tętnice zaczyna płynąć i zdrowie, i finanse, i poprawa w relacjach małżeńskich. Wierzę też, że mamy mocno stanąć na modlitwie i powiedzieć do tych wszystkich wyroków, do tych wszystkich dzieci, które są nazwane autystyczne. Tak, ja chcę wymazać w ogóle te słowo, te rzeczy. Dzieci są zdrowe, one są wrażliwe, tak. W imieniu Jezusa Chrystusa. Nie będę już ogłaszał, że dzieci są autystyczne, że to jest dziecko autystyczne. Nie, to dziecko jest zdrowe. Ma bogatą wyobraźnię, bogate sny, z których jest wyrywana do prawdziwego świata. Amen. Do świata, w którym nasz Pan Jezus Chrystus króluje. Ogłaszam Boże błogosławieństwo nad każdą rodziną, która się modli za takie dzieciaki. Które wychowuje takie dzieci. Dzieci, które wracają do zdrowia. Tak jak z Egiptu do ziemi obiecanej. To jest ten powrót z tego świata wyobraźni do świata, z tego świata iluzji do świata prawdy. Ogłaszamy dużą wiarę, dar pełnej wiary dla tych rodziców. I tak jak Dawid ogłosił, że pokona Goliata, tak jak kobieta ogłosiła, że dotknie się, będzie uzdrowiona, tak wy ogłaszajcie, wasze dzieci są zdrowe w imieniu Jezusa Chrystusa. Wierzę też, że Pan leczy rzeczy skórne, szczególnie grzybice w palców u nóg. Mhm. Taka dolegliwość, która jest, no jest wstydliwa dla ciebie, tak? Jest wstydliwa dla ciebie, chociaż mówisz, a tam to w sumie ludzie mają gorzej, nie? Nie, Bóg chce to też leczyć, nie? Nie tylko kolano, tak jak tutaj, ale ten nowotwór tak samo, w całości. Bóg chce to leczyć i ogłaszamy to uzdrowienie w pełni. Według wiary ci się stanie, ale ja wierzę, że jesteś uzdrowiony w tym momencie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ja też wierzę, że jest osoba, ty jesteś zamknięta w towarzystwie, w szkole, na studiach. Stara się być cieniem siebie. Chcę ci powiedzieć, żebyś się otworzyła, bo jesteś pięknym kwiatem w oczach Bożych. Pięknym kwiatem, który zostaje podlany Słowem Bożym. I ty wypuścisz piękny owoc, piękne, otworzysz się tak jak róża. Jak lilia. Na pewno jak lilia. Jak lilia między cierniami, tak moja przyjaciółka pośród dziewcząt. Jesteś piękna, moja przyjaciółko. Jesteś piękna. Tak mówi Słowo Boże. Ty płaczesz nocami, dlatego nocą na posłaniu szukam tego, który kocha moje serce. Szukam, ale nie znajduję. Wiesz, że te słowa są do ciebie. Wstań, moja przyjaciółko, moja śliczna, i przyjdź. Gołąbko moja wtulona w skalną szczelinę, schowana w górskich przepaściach. Pozwól mi zobaczyć twoją twarz. Daj mi usłyszeć twój głos, bo twój jest głos miły, a twoja twarz jest śliczna. To są słowa kierowane do ciebie w Pieśni nad Pieśniami. To mówi do ciebie Jezus. Amen. Lilio. Dziękujemy ci, Panie, za każde uzdrowienie. Tak, Boże, pieczętujemy to. Pieczętujemy to. Amen. Twoim duchem, twoją krwią. Amen. Zanurzamy te wszystkie osoby w twojej świętej krwi. Panie, ogłaszamy wolność, ogłaszamy, Panie, nowe narodzenie. I nawet gdyby zostało mi zabrane wszelkie uczucia, wszelkie proroctwa, to, Panie, ja i tak wierzę twojemu słowu. Ja wierzę tobie. Ufam tobie. I tak jak w Marku w 11 rozdziale. Uwierz Bogu. Uwierz Bogu. A wtedy cokolwiek powiesz do tej góry, to ona to zrobi. Ona się przeniesie. Ale proście tak, jakbyście otrzymali. Dlatego, Panie, ja wiem, że to już się dokonało. Ja wiem, że to uzdrowienie już otrzymaliśmy 2000 lat temu. Dlatego Cię proszę, Panie, abyś dawał tą pewność w sercach tym wszystkim osobom, które się z nami modlą i z którymi Ty się modlisz, Duchu Święty. W naszych ludzkich duchach. Bo duch ludzki jest lampą Pana. Amen. 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 Super.
Dziękujemy. Dziękujemy Wam za kolejne spotkanie. Do zobaczenia. I do zobaczenia. Tak jest. Odsyłajcie świadectwa, przesyłajcie intencje i módlcie się tak też za innych. Dzięki. Zostańcie z Bogiem. Cześć. Z Bogiem.